Jeszcze króciutko spojrzymy okiem kamery na 20 gołębi pocztowych, które będą za chwilę licytowane w czasie 28 wystawy gołębi pocztowych Okręgu Lublin w Chełmie. Są to gołębie przekazane przez czołowych hodowców z Polski. Dochód z licytacji przekazany będzie na wsparcie hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu. Proszę Państwa, jednym z etapów kulminacyjnych wystawy jest praktycznie zawsze aukcja gołębi. Aukcja gołębi przyczynia się do tego, że hodowcy mogą zakupić, pozyskać bardzo fajny, drogocenny, a niekiedy bardzo wartościowy towar. Tak więc zapraszamy serdecznie i aukcję można uważać za rozpoczętą. Witam serdecznie. Na początku ja poproszę ojca Filipa z hospicjum, bo będziemy licytowali na początek 20 gołębi na hospicjum mojego księcia. Ojciec Filip przedstawi tutaj sytuację hospicjum i powie kilka słów. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, jestem pierwszy raz w życiu w takiej wystawie gołębi. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to dla mnie nie szczucha, jak coś tam lata nad głową, a teraz mogę zobaczyć piękno tych stworzeń. Jestem pod wielkim wrażeniem. Też chciałem podziękować za to zaproszenie i za tę informację, że ze sprzedaży tych gołębi będziecie Państwo mogli wesprzeć hospicjum Małego Księcia. To jest takie hospicjum dla dzieci, jako drugie w Polsce powstało i opiekuje się takimi dziećmi, wobec których medycyna jest już bezradna. Znaczy to, że żeby dać temu dziecku możliwość, żeby ostatnie dni, czy tygodnie, czy miesiące swojego życia spędził w domu, po to hospicjum powstało. Opiekujemy się dziećmi na terenie całej Lubelszczyzny, w tej chwili najdalej od Lublina, bo tam jest baza, tam jest siedziba, to jest daleko poza Zambrze, jakieś 120-130 km. Mamy też dzieci stąd z Chełma i praktycznie na terenie całego województwa lubelskiego mamy takie dzieci, które mają przeróżne choroby, czasami są to genetyczne, czasami metaboliczne, czasami choroby nowotworowe, czasami takie wcześniaki, które nie potrafią albo doszło do takiej degradacji mózgu, że właściwie nic nie można zrobić i ten rodzic chce na te dni chociaż kilka czy na tydzień wziąć swoje dziecko do domu. I to hospicjum po to powstało, żeby ten czas, który został tym dzieciom, żeby mogli jak najgodniej spędzić w domu, w miłości swoich najbliższych. Finansowane jest z tego, co generalnie Służba Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia daje jakieś 40%, czyli te 60% trzeba wyżebrać. I stąd także i moja tu obecność i moja wdzięczność, że dzięki Wam również będziemy mogli pozyskać to brakujące, co jest niezbędne, aby jakość życia tych dzieci w domu można było ją zagwarantować. Bardzo dziękuję za hojność. Pierwszy gołąb jest od Ireneusz i Krzysztof i Dorota Łepuch. To jest ten gołąb. Ojcem gołębia jest linia WOS 74 i 95. 5x5 konkursu w 2010 roku. Gołąb jest z 10 roku. Trzeci lotnik oddziału 2010. W rozpodzie od 2011 roku. Samicą gołębia jest samica z linii Kopman. Linia superlotników i rozpłodowców. Dalej nie będę czytał, bo można było ten rodowód sobie zobaczyć. Także cena wywoławcza to jest 110 zł. Kto da więcej? 120. No, czekamy. Zachęcamy. Myślę, że taki gołąb u Łepuchów nie kosztował naprawdę dużo więcej. Sami wiecie, bo myślę, że nie jeden z nas ma gołębie stamtąd. On z tej rodziny. 120, dziękujemy. Było. 130. 140, brawo. Będzie 150, czekamy. Jest 150. Super. 160. Zachęcamy. O, prezes okręgu. Jest 200, brawo prezes. O, czy ktoś będzie lepszy od prezesa, nie będzie się bał? 210. Prezesie. Nie podpuszczam, panie prezesie. Kto na więcej? 210. Jest 220. Super. 250.
Jest 250, prezes! Brawo! 260. Brawo. Super. No? No czekamy, czekamy. Zapowiada się dobrze. 260 po raz pierwszy. Nie podpuszczam państwa, nie podpuszczam, ale 260 po raz drugi. Czekamy, czekamy, panie prezesie. Sprzedany, nie ma co przeciągać. 260 po raz zapraszamy. Trzeci. Kolejnym gołąbkiem na aukcji jest gołąb pochodzący z hodowli Kronholm-Piech. Gołąb pochodzi z linii Hauben z jednej strony, z drugiej strony dr Linnes. 110, 110, czy ktoś da 110? Jest bardzo dobra hodowla, Kronholm-Piech. Jest 120, tutaj pan zasugerował. Kto będzie dawał więcej? To jest gołąb z 2011 roku, lotowany u tego hodowcy, a hodowca nie trzymał niczego, więc nie trzymał niczego złego, naprawdę. Przypomnijmy, że podbijanie jest co najmniej 10 złotych. Jest kto? Czy ktoś się decyduje na większą kwotę niż 120 zł? 120 po raz pierwszy, 120 po raz drugi. 120 po raz trzeci, gołąbek sprzedany. No myślę, że teraz będzie, że tak powiem, wesoło, bo to jest oryginalny gołąb od Roberta Grochowskiego i to jest gołąb z linii Drapa, taki jak posiada tylko Grochowski. I to jest tak, wnuk Flicera razem wnuczka Flicera jest ojcem tego gołębia. A samica wywodzi się z wnuka Karla razy wnuczka Konik, razy Konigi. A więc to jest gołąb, który na WG Okręgu Lublin zdobył, był pierwszym lotnikiem. Ja osobiście z Robertem rozmawiałem i obiecał, że nie wyślę gorszego gołębia jak tego. Także 110, słucham. Najprawdopodobniej samiec. Czy ktoś zda cenę wyławczą 110 zł? Czekamy. Jest 110 złotych. 150. Jest 150. 160. Jest 160. Kto następny? Kto odważny? Jest 200. Brawo, prezes Gransztor. Brawo, 200. Super. Kto? Kto się będzie teraz licytował z prezesem? No to szukamy chętnego. 210. O nie, to 210, żeby podpuszczał, jest 210. Panie prezesie, nie podpuszczam, ale zapraszam. Ale słuchajcie, jest to naprawdę wartościowy gołąb. Jest, rodowód jest hologramem. Także no, sami wiecie, ile taki u Grochowskiego kosztuje gołąb. A jest wybrany naprawdę specjalnie tylko na licytację. Jest tutaj w ogóle rodowód wypisany, że jest przekazany na aukcję charytatywną dla hospicji. No czekamy, czekamy. Jak państwo decydują się? To co? Kto da 220? 220. Jest 220. Kto da 230? 250. Jest 250. Brawo teraz. Kto da 260? Pan podnosi rękę? No, widzę, że pan prezes nikt nie chce przebić pana prezesa. Dobrze, słuchajcie, prezes 250 po raz drugi. No to co, czekamy. Widzę. Jest ile? 300 jest. Super. Jest 300. Brawo. 300, brawo. Brawo, 300 po raz pierwszy. Kto da 320? 310. Czekamy 310. 310 da ktoś? 310? Więc 300 po raz drugi. Jest ktoś chętny? Nie ma. 300 po raz trzeci sprzedany. Gratuluję. Bardzo dobry. Gratuluję kawałek. Bardzo. Zobaczymy.
Kolejnym gołąbkiem jest gołąb z hodowli Zbigniewa Żaka. Najprawdopodobniej samczy. Gołąb wywodzi się z linii stuprocentowej Schneider. Z jednej strony, jak i z drugiej strony. Tak więc jest to praktycznie stuprocentowy gołąb Schneidera. Cena wywoławcza 110 zł. Słuchamy. Jest 110 zł. 120. To da 120. Słuchamy. Jest 120? To wyjściowa była, tak? 110 wyjściowa. To da 120. Czekamy. Czekamy na gołąb. Jest 120. Kto da 130? Kto da 130? Czekamy na kwotę 130. Czekamy na kwotę 130. Dobrze, 120 po raz pierwszy. 120 po raz drugi. Jest 130. Brawo. 130 po raz pierwszy. Czekamy. Jest 140. 140 po raz pierwszy. Czekamy na kolejne propozycje cenowe. Sto czterdzieści po raz pierwszy. 140 po raz drugi. Czy ktoś jeszcze będzie próbował? 140 po raz trzeci, gołąb sprzedany. Zapraszam. Czekaj, bo chciałem sam przelicytować. 150. Ja pozwolę, żeby taki gołąb poszedł za 140 zł. A przepraszam, no to zdążył kolega, bo nie dokończyłem. Więc jest 150, tutaj kolega licytuje. Jest 160. 170. Jest 170. Ej, ja tam bym już dalej nie walczył. Ja bym dalej nie walczył z panią, nie? Ja już to co, 170 po raz pierwszy. Któryś z panów się odważy? 396 pan daje. 396 pan powiedział, tak? Dobrze, 170 po raz drugi. Dobrze, czy coś? Czekamy? Jest 180. Gdzie? 190. I tak pani tak kupi tego gołąbka i tak. 190. Czekamy. 190 po raz pierwszy. 190 po raz drugi i za chwilę klepnę. Nie widzę chętnych. 190 po raz trzeci, gołąb sprzedany. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek najprawdopodobniej samiczka z hodowli Jaworscy Michala. Gołąb pochodzi z linii Prange Herbots i z drugiej strony Jaworscy Michalak. No, jest to zresztą gołąbka, państwo widzieli, oglądali i zachęcam do licytowania. 110 cena wywoławcza. Kto da 110 zł? Jest 110 zł, kolega. Jest 120, 130, 140, 150. Kto da 160? Czekam na cenę. Jest 160. Jest 160. 160 po raz pierwszy. Oczekuję na kolejne propozycje cenowe. Jest 170. 170 po raz pierwszy tutaj kolega wylicytował. Czekamy. Jest 180. Brawo, brawo, widzę, rozkręcamy się pomalutku. Fajnie. No. Tak więc czekam na propozycję 190. Jest 190. 190 jest. Czekamy. Jest 200. Przekroczyliśmy 200. Dojdziemy do 300? Myślę, że tak. Jest 210. Czekam na kolejną propozycję. Na razie tutaj kolega 210. 210 po raz pierwszy. Nie widzę kolejnych propozycji. Nie widzę. 210 po raz drugi.
No i klepnę. Jest 220. Jest 220. Dalej, dalej, dalej. Czekam na podnoszone ręce. 220 po raz pierwszy. 220 po raz drugi. No i jak? Jest 230. 250 jest po raz pierwszy, prezes. Brawo. Brawo, panie prezesie. Czyli dzisiaj może coś pan kupi. Myślę, jak dacie coś prezesowi kupić, czy nie? Nie podpuszczam was, ale no. 250 po raz pierwszy. 250 po raz drugi. Czy daje ktoś więcej? Za chwilę klepie się sprzedana. Jest 260. Jest 260 tutaj. Czyli jednak nie dadzą prezesowi gołębia dzisiaj kupić. Nazwiska sobie spiszę, bo to zobaczę jak kreślę. Dobra, później to jest zapisane wszystko. Jest 260 po raz pierwszy. Jak? Panie prezesie, warto, naprawdę. Ja jako mozo przyszły sądzę... 260 po raz drugi. Panowie, klepnę sprzedane tego gołąbka za chwilę. Ostatnia chwila, jak? Chwilą ciszy czekam. Nie widzimy kajotek sprzedany. 260 po raz trzeci. Brawo! Gratuluję. Następnym gołębiem jest gołąb od Leśka Pielesiaka. Z 9 roku, ja tylko wspomnę, że to jest gołąb wyciągnięty z rozpłodu, a mamy 2014 rok. 5 lat gołąb, który tam płodził do takiego hodowcy. 110 po raz pierwszy, kto da? Czy ktoś da 110? To jest gołąb i Flor Werwolf. A w stronę ojca, Kupman. 140 po raz pierwszy. Czy jeden przyjdzie? Pielesiaka. Ten co zdecydowany teraz jest. A tu jest Zbycha? A ten jest... Zbych? Ja mam. Ja już mam. Dobrze. Kto do więcej? Ile mam już teraz? 130. 130. Jest 140. 140. Brawo, 140. Jest 150. 150. Ja myślę, że już trzeba podchodzić wyżej, nie? Słuchajcie, to jest gołąb od kolegi Pielesiaka ze spodu, to chyba nie trzeba tłumaczyć więcej, naprawdę. Nie, ja naprawdę, no, myślę, że tutaj mamy odważnych kolegów. Wiemy, jakie są ceny, no to słuchajcie, chociaż 50% ceny nominalnej to i tak jest mało jeszcze. To życzę sukcesu, żebyśmy osiągnęli co najmniej 1000 kolegów. Nie no, myślę, że taki gołąb jego był... Ale to nie 50%. No dobrze, nie, ale no 50%. No, to myślę, że może być będzie lepszy. No zobaczymy, nie? Zapraszamy do... 150 po raz drugi, więc no... 160 jest, super, młody hodowca. Nie można. 170, brawo Piotruś. 180, super. 200. Rozkręcili się, widzę, jest 200. Stoicie po sąsiedzku, więc zwrócę się z waszą stroną. No, ale kolega na wszelki wypadek ich właśnie rozdziela. Dobrze, ktoś dobrze. 200 po raz drugi. Czekamy chwilę, nikt nie podniesie ręki. Piotrek, zbuntowali się wszyscy. Piotruś, gratuluję. Wygrałeś aukcję. Brawo. Ja zaś rozpocznę licytację gołąbka z hodowli Zbigniewa Dyka. Gołąb tutaj z wszystkich jasnych tutaj dokumentów wynika, że jest w 100% kupmany. Wychowany u Zbigniewa Dyka. Cena wywoławcza 110. Zapraszam do udziału. 110. Kto da 110 zł? Kto da 110 zł? Czekamy, panowie.
Słuchajcie, to jest mój znajomy Zbigniew Dyk. Pracuje często w Holandii, ściąga najlepsze gołębie z Holandii. Zresztą na gołębniku, że tak powiem, od czasu do czasu przyjeżdża do niego facet, który opisuje i ocenia gołębie na pipie. Jeżeli ktokolwiek kiedyś licytował gołębie na pipie, wie, że tam jest taka ocena budowy. Trochę podobna do naszej oceny tutaj, w sensie oceny gołębi pod względem standardu, ale nie tylko, bo tam jest też predyspozycje rozpłodowe i takie tam inne punkty. Więc to jest jego serdeczny kolega, mniej więcej dwa razy w roku przyjeżdża do niego oceniać jego gołębie, więc naprawdę to są gołębie super. I ten gołąb 0,18, bo to jest 10,418, wywodzi się z oryginalnych. Wszyscy dziadkowie to są oryginalne Kopmany. I tam jest Dromer, Jimin, Gentil i Kopman Zina, więc chyba więcej nie trzeba mówić. 110. Kto da 110 zł? 110 jest. 120. No, 120. 120, naprawdę niewielkie pieniądze jak do tego gołębia. Nie, ja poczekam, bo ja się sam może włączę. Ale poczekam. Jest to bardzo bogaty człowiek, więc naprawdę kupuje super gołębie, 110 zł, 120 zł, to są śmieszne pieniądze. Czekamy. Jak zawartość tego gołębia, bo to nie chodzi, 120 zawsze to jest 120 zł, ale wartość gołębia to jest co innego. Słuchajcie, 120. Jest to 30. 130, super. Z tyłu tam był. Super. No słucham, Andrzej, 140, brawo. Czy ktoś da więcej jak 140 zł? 150. 150 już powiedziałem. Chyba, że pan podbija sam na 167. Słucham, czy ktoś da więcej? Jest 160. Gratulacje. 160. Czekam na dalszy rozwój sytuacji. 160 zł. 160 po raz pierwszy. 170. Tak, 170 po raz pierwszy. Czekam dalej. 170 po raz pierwszy. Rozglądam się. 170 po raz drugi. Czy jeszcze ktoś? 180. 180 po raz pierwszy. 180 po raz drugi. Patrzę po sali. 180 po raz trzeci sprzedany. Przystąpimy do licytacji gołąbka z hodowli. Dżęczek Kuchała, najprawdopodobniej samiczka. Gołąb pochodzący z gołębi z jednej strony Werkamena, a z drugiej strony od Dżęczek Kuchała. Gołąbki, które tutaj pisze 5 na 5 konkursów, pierwszy na 11 konkursów w oddziele. Tak więc zapraszam do licytacji. Cena wywoławcza 110 zł. Słucham, kto da 110 zł? Dżęczek Kuchała. 110 zł, kto da 110 zł? Nie widzę chętnych. Zapraszam do licytowania. Jest 110 zł tutaj kolega. Kto da 120? Kto da 120 zł? Za gołąbka z hodowli Dżęczek Kuchała. Ze spokojnie na razie tylko jeden uczestnik. Jest 120 zł. Jest 120. Jest 130. Rozkręcamy się, no. Czyżby więcej? 130. 130 zł. Kolega, jak bierze udział dalej? Dziadkiem tego gołębia jest gołąb z linii Werkamen. Dziadkiem. Od strony ojca, babką jest
jest samica, która zdobyła 31 konkursów. Tak pisze tutaj Częczek Wożała. Od strony samicy ojcem jest gołąb, który jako młody 5 na 5 i raz 11 konkurs w oddziale. A znowu od strony matki babką jest gołąb, który był kilkakrotnie mistrz okręgu Katowice. Dobrze, 130 po raz pierwszy kolega. A jest to 40, 150 jest na Piotrek Wołoszyńskie. 150 po raz pierwszy. Kto przebije? Czyżby ktoś przebił? Czekamy, czekamy. Jest 160. 160 po raz pierwszy. 160 po raz pierwszy. My mamy czas, jesteśmy wytrwali. Czyżby ktoś się już nie ma chętnych? 160 po raz drugi. 170. 180 po raz pierwszy. Dobrze, brawo, super. Jest 190. 190. Czekam na kolejne propozycje. 190 po raz pierwszy. 190 po raz drugi. 200! Brawo. Przebiliśmy dwój. Doszliśmy do 200. Teraz dojdziemy dalej. 200 po raz pierwszy. 200 po raz drugi. Nie widzę chętnych. 200 po raz trzeci, sprzedany gołąb. Gratuluję. Tutaj teraz mamy gołębia, jest tylko karta, nie ma rodowodu. Jest to gołąb od Grabowskiego Karola, hodowcy chyba nie muszę przedstawiać. Jest karta podpisana, z tyłu jest przyklejona, ale jest podpisana przez Karola. Niestety nie miał czasu wypisać mi rodowodu, więc wysłał tylko gołębia. Mogę tylko powiedzieć tyle, że jeżeli ktoś go wylosuje, to mogę pomóc oczywiście w tym, żeby Karol posłał rodowód. Być może, że specjalnie nie wysyłał rodowodu, bo to jest jednak zagadką, z jakich to gołębi jest. Myślę, że nie wysłał nic złego, tylko jednak z najlepszych swoich gołębi. Także cena wywoławcza 110 zł. 120. 130. 140. 150. 160. 170. 180. Słuchajcie, 180 od Karola Grabowskiego to i tak są znikome pieniądze. Tam na młode trzeba czekać 2 lata. 190. 200. 210. 250 prezes. 260. 300. 300. Ile? 300. Jest 310 tutaj, kolega. Proszę, jest 310. 310. Panowie, naprawdę warto. Jest 320, brawo. 330. 340. Tegoroczny. 350. Pan Krzysio się włączył. Jednak konkurencja w sekcji o cele będzie rosła. Zobaczymy. 400. O, prezes. Masz. Powiem, prezes, masz konkretnego zawodnika teraz do licytowania się. Zobaczymy, czy będzie konkretny, czy tylko tak z ciemny. Zobaczymy, panie Krzysztofie, jak? Nie to, żebym podpuszczał pana, nie? Prezes ma prawo teraz kupić. 400 po raz pierwszy. Czyżby było 400 po raz drugi? 400 po raz drugi. 400 po raz drugi. Rozglądam się, ostatni raz. Nie widzę nic. Szanowni koledzy Lipiany, podbijamy? 400 po raz trzeci, prezes gratuluje. Ja normalnie złożę gratulacje, też. Brawo, gratuluję prezes. Najwyższa kwota dzisiejszej aukcji na razie. Podobnie Zbigniew Dyk. Z jednej i z drugiej strony w 100% gołąbki Kopmana. 110 cena wywoławcza. Kto da 110 zł? To jest oczywiście gołąb sprowadzony przy pomocy Sevensa, człowieka, który ocenia na pipi, jeszcze raz powiem, to rodzina z tym gołębiem, który wcześniej poszedł. 110 po raz pierwszy. Słucham.
Jest 110. Kto da 120? Jest 120! 120. Jest 120. Kto da więcej? Kto da więcej? Czekam, czekam. Jest 130. Tutaj kolega jest 130. 130 po raz pierwszy. To jest oczywiście Kotman. To jest 100% Kotman. Wszędzie są Kotmany. Droner, Jimin, Hal Brother Zina i Dunker Kras. 130, 130. Kto da 140? Czekam, czekam, nie widzę. Jest 140. Brawo, gratuluję. 250 po raz pierwszy? 250 po raz drugi. 260. A już jest fajnie, już jest fajnie. 260 po raz pierwszy. No co, 260 po raz drugi. To co? Mam klepać? Nie widzę, nie widzę. Jest! 270. Dobrze. Super, 270 jest to mega. 300, super. 300, proszę. Oczywiście, czas jest najważniejszy. Wszystkim. Tak więc 300 po raz pierwszy. 300 po raz drugi. Rozglądamy się. Ja nie widzę, więc... Sprzedamy. Gratulacje. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek z hodowli Arkadiusza Bittnera. Jest to z hodowli matka, wywodzi się z linii Rainer Putman, ojciec Chris Herbrecht, syn Bono, wnuk Zorro. Cena wywoławcza 110 zł. Arka Bittnera chyba też nie ma co przedstawiać jako hodowcy, bo chyba wszyscy wiedzą, kto obserwuje w ogóle troszeczkę dalej niż nasz oddział, region, okręg, to wie, kto to jest Bittner. Także 110 po raz pierwszy. Kto da 110 zł? Teraz podtrzyma. To jest Arka Bittnerego. Kto da 110 zł? Jest 110. Jest kolega 110 zł. Kto następny? Kto da 120? Jest to młody gołąb specjalnie wychowany na... Kto da 120 zł? Czekamy. 110. Jest 120. Jest 120. Tutaj z tego końca, tak, to jest 130? Jest 200. Brawo, prezes. Nie to, żeby... Dobrze, 200, 200. Jest prezes, Darek. 200. Super, brawo. Darek, 200 zł. Czekamy, kto przebije. Kto przebije? To już nie sądzę, że ktoś przebije, nie odważy. No nie. Ja liczę, ja na odwagę ludzi. Nie. 200 zł to są żadne pieniądze. Nie, ja widziałem, prezes pochodził, popatrzył, nie wiedzą. Myślisz? No, tak myślę. Nie dadzą. 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi. Nie, 210. Jest 210, super. Jest 210 po raz pierwszy, jednak kolega przebił, dobrze, 210 po raz pierwszy, dajemy chwilę do zastanowienia, kto tam będzie, czy ktoś będzie licytował na 220? Czekamy. Nie ma, 210 po raz pierwszy, po raz drugi. Słuchajcie, w ogóle przyjeżdżając na taką wystawę okręgową, wracając... Jest 250! Kolego, przepraszam, że przerwałem. Prezes 250 za fundowo. 260! Brawo! Brawo! Jest 260, co? Jedziemy dalej? 300! Sej, super! Jak? Jest 300? Ile? 320! Brawo, brawo, dobrze. Dalej, nie pęka. Czekamy. 320 po raz drugi. Jest 350. Brawo. Mówiłem, że nie pęka. 360. Jest 360, super. 400 dla Darka. 400. Jak jest 400? Ile? 420. Tak? Ile? 410 jest, już osiągniemy. No to czyli wychodzimy na lidera aukcyjnego. Dobrze. A 410 po raz drugi. Czy ktoś się jeszcze włączy tutaj?
między dwóch Polaków. Panie prezesie? Darek? Ja? No powiedz, co za ten spór. Poczekamy. Dobrze. Dobrze. 400. Nie chcę Darek, więc sprzedany go. 410. Gratulacje. Teraz chciałbym przedstawić gołąbka od pochodzącego z hodowli Krzysztof Prusk. Z jednej strony Jansen, z drugiej strony 100% Westrete Imbred Uno. 110 cena wywoławcza. Kto za 110 zł? 200. 200 po raz pierwszy. Kto da kolejną kwotę? Czekamy. 300 już osiągnęliśmy. 300 po raz pierwszy. 300 po raz drugi. 310. Brawo. Brawo. 310 po raz pierwszy, panowie. Czy kto więcej się włącza? Ja czekam. 310 po raz drugi. 310 po raz drugi. Rozglądamy się ostatni raz po sali. No to chyba sprzedamy tego kolegę, nie? No jak nikt nie chce go kupić. To chyba tak, widzę, że nie. No to 320, sprzedajemy. Tak? Nie, no 310 po raz trzeci. 310, przepraszam, sprzedamy. Sprzedany gołąbek, gratulacje. Mam drugiego gołębia od Arka Bytnera. I to jest gołąb z Kapitan Blue. Ze strony ojca. A ze strony matki to jest Vitus Müller. 110 zł cena wywoławcza. Słuchaj. Kapitan Blue oczywiście jest synem Blixema. Pan to ej, halo, mamy tutaj z tyłu 300 już. Ja pierdzie, ale wyskoczył. Jest 300. Majku Tewicz, proszę. Brawo, brawo, normalnie. Ja wiedziałem, że tutaj nie rozmawiamy o drobnych, nie? Jest 400, przebijamy się już nie o 10, a o stówkę. Kto dołączy tutaj do dwóch? 500, proszę. Panowie, co? Nie idziemy w takie przebijankę? 550. 550, proszę. Obniżył pan stawkę, panie Krzysiu. Na 50, ale bardzo fajnie, nie? Super. Jest 600. 600, super. Będziemy się ciągnąć. Mariusz Majkutowicz zna się z Arkiem Bittnerem, więc wie, ile takie gołębie się płacą. Nie, no tak, ale pan Krzysztof też chyba jakoś ma dobry kontakt z tym panem Bittnerem, bo jak tak się włączyło, to wiedzą, co za materiał jest, nie? To ile? Ale 550 po raz drugi. Ile? Nie. 650. 600, tak? Nie, ja nie słyszę podróży. 650, brawo! Jest to co innego, brawo. Panie Krzysztofie, karty kredytowe? 660. 660, proszę bardzo, jak ładnie. 700. 700, proszę. To dalej. Panie Krzysztofie. Jest dobrze. Ile proszę? 710. 710, brawo. Nie no super, 710 mamy już, nie? 710 po raz drugi. Czekamy. Jest 720. 730. Brawo. Fajnie. 800. Kłaniam się, kupty. Dobrze, klasowa walka. 800 po raz pierwszy, tak? Tak, kolejny się jeszcze dołączał. Co? Działamy co? Nie, 800 po raz drugi. No i ja przybiję tego gołębia. 800 po raz trzeci. Sprzedany, gratuluję. A teraz mamy gołębia z hodowli Roberta Lecha. Ze strony ojca to jest Wampen, Luiten, od strony matki Stock Gebers. Chyba Roberta Lecha nie ma też przedstawiać jako hodowcy, chyba każdy wie, jak Robert Lech leciał. Było bardzo dużo artykułów o Robercie Lechu, więc
Chyba nie ma co się powtarzać. Wszyscy wiemy. 110 zł. Kto da 110 zł? Ile mamy? 110 zł, Roberta. Ale tam już ktoś? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Myślę, że się odważy. Wstąpię do działania. To co? 110. Jest 110, jest 110. Tam 120. 120, proszę. Proszę. 150. 150? Od razu, tak. Kolega? 160 jest, Andrzej. 200. Robert Lech. Chyba więcej nie trzeba nic mówić. Niebieski. Roberta Lecha jest niebieski. 200 po raz pierwszy. 210. 210 po raz pierwszy. 250. 260. 300. 300 po raz pierwszy. Jest już 300. 300 po raz drugi. 310. 310 po raz pierwszy. Nikt nie podnosi ręki. 320 po raz drugi. Sprzedamy. Dzięki licytacji. Następna. Gąbek z hodowli Kampinów Leś. Gąb pochodzący z Super Imbred Uno Westretę. Z drugiej strony Klaus Bram. Szellagens, dr Wups. Cena wywoławcza 110 zł. Słucham Państwa, 110 zł. Kto da 110 zł? To 200 po raz pierwszy. Prezes. 250. Brawo. Brawo. Brawo, panie profesorze. Marcin do mnie jak wysyłał, to powiedział do mnie tak, że ten gołąb wysyła mi gołębia, gdzie lecą te gołębie. Nie tylko u niego na gołębniku, ale na wielu innych gołębnikach, na stronie gołębniku też bardzo dobrze te gołębie lecą. 250 po raz pierwszy, 250 po raz drugi i sprzedaję go. 270. Jest 270, dobra. 270, 270 to jak? Nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Panowie, no. Mariusz. Jest 300. Prezes, no, super. Super, bomba. Fajnie, 300. Ja też będę szybciej chyba, panie prezesie, przystępował, bo wszystko panu wykupią, nie? Może coś tam pomogę, nie? No, 300 po raz pierwszy. 300 po raz drugi. Sprzedaję gołębia. Żeby wszyscy wiedzieli. Sprzedamy dla prezesa Kazika za 300 zł. Brawo! Mili Państwo, teraz mam gołąbka od Pawłowski Ryszard. Ojciec pierwszy lotnik oddziału gołębi rocznych, a matką jest córka 3, 2, 9, 12, 6, 6, 9, 4 pierwszego lotnika oddziału. Także rodzice z jednej i z drugiej strony są najlepszymi lotnikami oddziału w 2013 roku. 120. 120. Co my teraz licytujemy? Ale można było przebić od razu na 310. Po co to się licytować? Ty to ta, co mi kazała, ta dobra, co mi mówisz o niej? No kto da więcej niż 120 zł? 130 150 200. Czekamy. Pawłowski Ryszard jest bardzo dobrym hodowcą, miał dwa olimpijczyki z tego, co jak dobrze pamiętam, wychowane. Dwieście po raz drugi. Sprzedajemy jest, za 200. Jest. 210. 210 po raz pierwszy.
210 po raz drugi. 220. Brawo. 220 po raz pierwszy. 220 po raz drugi. Jest 230. Chyba będzie Sanczyk. 230 mamy już. Jak 250 dalej? Jest. Jest 250? Dobrze, super. No to... Ile? 250 po raz drugi. To sprzedajemy. Sprzedajemy? Sprzedajemy. To sprzedaliśmy. 250, gratulacje. Brawo. Bardzo dziękuję. Markowski Adam, znany hodowca, przekazał nam gołąbka z linii. Stichelbaut, Jansen, z drugiej strony Drapa i Hilar. Cena wywoławcza 110 zł. Słucham Państwa, 110 chętnych. 120, proszę. Super. Zacznę. 200. To da więcej. Mamy 200. 200 po raz pierwszy. Rodowód jest naprawdę, jak widzieliście, zapisany. Nie ma pustych pól praktycznie. Nawet z tyłu pisze. Tak. 220. Mamy 220. Jest 230. Widzę ten koniec tutaj. Będę zwrócony. 230 po raz pierwszy. 240. 250. O panowie, fajnie, fajnie. Tam ktoś podnosi? Nie? Naprawdę, ten gołąb w ręku bardzo dobrze się prezentuje. No. 250 po raz pierwszy. Kolorów rozpłodowych nie da się określić od tak, bo to jest mówię gołąb, ale w ręku jest świetnym gołąb. Po raz drugi. Jest 260. Dobra, 260 po raz pierwszy. 270 po raz pierwszy. Proszę. Jak? Jak? 270 po raz drugi. 280. 280 po raz pierwszy. Proszę, już na tamtą stronę patrzę, patrzę, ale nic nie widzę. 280 po raz drugi. Sprzedajemy go, a 280 po raz trzeci. Gratuluję. Brawo. Następnym gołębiem jest gołąb od Waldemara Gajewskiego z Wysomic. Gołąb wychowany na pokrewieństwo. Córka razy kuzyn 9 lotniczki Polski w kategorii B. Rodzeństwo w 2004 osiągnęło dobre rezultaty w lotów, tak napisał Władek. Mogę tylko powiedzieć, że to są gołębie oryginalne Declark. Wywodzą się z Declarki. 150, super. 200. To daje 200. Jest darem 200. 250. Czekamy następne. 280. 290. 300. Super. No, już to był ten. Kręca, nie? 300, nie? 300, 300, 300. Nie mamy, nie? Nie, nie. 300, 300, 300 po raz pierwszy. 300 po raz drugi. Proszę Państwa, no, proszę być. Jest 310. Być wiadomym, że ja jestem no, nieprzewidywalny, nie będę nieraz długo czekał, bo mogę szybko trafić sprzedanie, nie? No. 310 po raz pierwszy. Jest 320. Dobrze, dobrze. 320, tak? 320, tak. 320 po raz drugi. Czyli sprzedaję. 320 po raz trzeci. Sprzedany gołąbek, zapraszamy. Dobrze, następnym gołębiem jest gołąb od Marka Trzaski. Matką jest samica Rozjers, oryginał, a ojcem jest Teo Iskrz. 110, nawet nie będę mówił, bo chyba to jest 110 naturalne, bo ja mogę dać 110. 150. 150, kto da więcej? Ile? 180 jest, proszę, druga kobieta. 200. Ja dam 210. 210 po raz pierwszy w takim razie. Dajcie pani kupić, no.
220. Jak? Kolega? Nie? Jest tam, tam jest 220. 230. 230, bo 220, 230. 250. 300. 300 po raz pierwszy. 300 po raz drugi. 300 po raz trzeci. Gąb sprzedany. 310. Nie, jest 310. O. O Paweł, nie, to on ci na waciki nie zostawi. 350. 360. Brawo. No nic, Pawełek odjechał, ale spompował koleżankę na 100 zł więcej, nie? Brawo. 400 po raz pierwszy, 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Spokojnie. 400 po raz drugi. No dobrze, chciałbym się na przebić, bo nie przeciągałeś. Dobra, 400 sprzedany, Renata. Zapraszam. Jest już, już ci daję. Masz bo lubię ją. To teraz ja przystąpię do licytacji gołąbka pochodzącego od Waldemara Piszczały. Gołąb pochodzący z linii Reiner-Putman, a z drugiej strony z kosy Piszczały Waldemara. 110 cena wywoławcza. 110 cena wywoławcza. Kto da więcej? Waldemar Piszczała 110. 110 zł. Czekamy na... Jest 110. Jest 110. Kto da 120? Kto da 120? Jest 120. Jest 120. Jest 120. Jest 120. Jest 120. Czy ktoś da więcej? Słuchajcie, ze 130. 130. 150. 150. Czy ktoś da więcej niż 150? 150. 160. 160 to i tak są małe pieniądze, więc słucham, co dalej, bo nie wierzę, że to będzie za 160 zł. 160, proszę. Jest 170, 170 jest tutaj. 170, dobrze. Jest 180. 180. Jest 180 po raz pierwszy. Kto da dalej? 160 po raz drugi. Jest 200. Super, bo żaden gołąb nie poszło poniżej 200 zł, więc byłaby to troszeczkę nie fair. 200 po raz pierwszy. Co? Teraz na tą stronę popatrzymy, czy słyszymy 210. Czy lewa strona da więcej, jak prawa? Bo na razie ja widzę, że chyba lewa strona wygrywa. Tak, to jest no ale w tej teraz rywalizacji wygrywa prawa, bo ona ma 200 zł. Zgadza się. Kto da więcej? 200 po raz drugi. Sprzedany. Gratulacje. Gratuluję. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek pochodzący z naszego tutaj terenu, mistrzowskiego, można powiedzieć, kolegi Kościa Piotra. Nie muszę przedstawiać jego wyników, każdy doskonale tutaj chyba na tej sali wie i nawet wcześniejsze rozdanie nagród o tym świadczyło. Gołąbek pochodzi z gołębi Wereka i Derwę Duet i kartusz się pojawia. Cena wywoławcza 110 zł. Kto da więcej? Ja tylko dodam jeszcze, że przed chwilą kolega Piotr był tutaj, powiedział mi, że do tego gołębia na wiosnę w kwietniu dorzuca gołębia młodego. Ale ja go jeszcze wylicytuję. No jeszcze jaki. Także to jest dodatkowy atut, że tak. Po prostu tego gołębia kupić. Tak, 110 jest 110 zł. 250. 250. 250, brawo, ładne przebijanie. Podoba mi się to, nie? Super, 250, kto da więcej? Jest 300! 300 już mamy. Kto dał 300? Tutaj Państwo nie jest, proszę. Jest 300, 300. Czekamy. Jest, szukam, panowie, jest? Jak? 310. 310 mamy, proszę bardzo. Jak ładnie, tamta strona, ktoś podnosi rączkę? 310. 350! Jest 350, brawo. Kolejne. Kto daje? 350. Ale kto daje? No nieważne, no tutaj daje... 60. 360, brawo. To jest, słuchajcie, to jest 360 za dwa gołębie, po 180 zł. Od
kolegi Piotra. Przez 3 lata kręci się około Mistrzostwa Polski cały czas. 400. Jest 400, tutaj to jest prezes. Dalej, tak. To jest dalej po 200 zł. 400, liczmy, kto, tak, da więcej, to jest kto da więcej? 400. Panowie, ile? 450, proszę bardzo. 460. 460, super. 200 i po 230. Jak tam? Kto tam? Kto daje? Kto daje? 460, no panowie. To jeszcze nie jest duża cena. Niedługo u kolegi Skibińskiego, nie pozwólcie pana Krzyszkowi kupić, bo niedługo będzie cała kolekcja tam w ogóle kościół pana Krzysztofa. Więc jak kurde, trzeba go przebić. Trzeba go przebić, słuchajcie, trzeba go przebić. No panowie, panowie, jak? Będziemy chyba... 500, mam 500 zł. 500, proszę bardzo. Kto da więcej? 500. 500 po raz pierwszy. 500. 500 po raz drugi. Nie widzę. I 500 po raz trzeci. Sprzedajemy. Dziękujemy. Co tak szybko? No, chce pan przebić? 510. Dobrze, 510. 550. Dobra. Przecież poszło po raz 500. Mówiłem po raz drugi, po raz przykro mi, panie Krzysztofie. Teraz mamy gołąbka od kolegi Adama Braszka. To są gołębie z linii jego Barcelony. 110 cena wywoławcza. 110 po raz pierwszy. 110, słuchajcie, 110 zł. Ale czego? To jest gołąb Adama Braszko, powiedziałem. Głośno i wyraźnie. Z gołębi jego z Barcelony. Barcelona 2013, 8 miejsce w Polsce z lotu narodowego, to jest ojciec. Samica, super lotnik rozpłodowy. Jest, mamy 110, 120, 130, 150, 200, 220. Kto da? Kto da? Czekamy, czekamy. 220. Gdzie? Tutaj 220, kolega. Kto następny? Kto następny? 220. Nie widzę. 220 po raz pierwszy. Panowie, żeby nie było później jakichś pretensji o przebijanie. Ktoś jeszcze daje coś? Włącza się? Patrzę. Nie. 220. 250 po raz pierwszy. 260 po raz pierwszy. Panowie, mamy tutaj akurat. Proszę, 260 po raz pierwszy. Ja widzę, że go kupi na pewno, nawet można powiedzieć, nie? Już widzę. Czy tutaj 260 po raz drugi? Będę zamykał aukcję. Patrzę chwilę. 260 po raz trzeci. Gratuluję, go sprzedany. O, teraz będzie tego. Mamy mistrza. Gołębia od mistrza Warda Jada. I ojcem jest gołąb, pierwszy lotnik kategorii A, oddziału, drugi okręg, 7 rejon, 2014. Pierwszy lotnik kategorii C, oddział, drugi okręg, 6 rejon, najlepszy lotnik. Ale mamy już cenę. A matka, no dobrze, nieważne, mamy jakąś tam cenę, ale może ktoś to przebije cenę. A samicą jest, matką jest jego samica, która w 2014 roku na 7 wkładów miała 5 konkursów. 400, Mariusz dał. Kto da więcej? Mamy 400, od razu praktycznie wystartowany. Darek daje 500. Darek? Gdzie, który Darek daje 500? Jest Darek, Darek prezes, 500. Słuchajcie, trzeba rękę podnosić, po prostu trzeba rękę podnosić. 500 zł. 500 zł mamy, 500 zł. Czyli aukcja się dopiero rozpoczyna, już mamy 500, proszę bardzo. To jest 600, tak? Ile? 520. Co? 520 zaproponował. A tu? 550. 550, proszę bardzo. Proszę bardzo, mamy kwotę już... Ile? 600 zł mamy już, proszę bardzo. 600 po raz pierwszy. 600 po raz pierwszy. Kto tam, kto? Jak? 600 po raz drugi. Żeby nikt nie było później, że za szybko powiedziałem. 650. 650 po raz pierwszy. 700 po raz pierwszy. No dał 700. Dalej. 700 po raz pierwszy. Kto licytuje?
Nie, no Darek podniósł 700, tak? Mariusz też podniósł 700. Nie, no, nie. Słuchajcie, nie wprowadzajcie w błąd. Ja widziałem, kto podniósł rękę. 700 mamy po raz pierwszy, panowie, przystępujemy do zakończenia. 700 po raz drugi? Czy ktoś da więcej, bo kończę. 700 po raz trzeci, sprzedamy. Sprzedamy. Teraz mam gołębia od kolegi Lipiana. Ojcem jest najlepszy lotnik okręgu Lublin, drugi lotnik regionu Łódź, kategorii A, 12,82 koeficjent. A matka jest najlepsza samica rozpłodowa, sprowadzona ze Szwajcarii. Także 110 zł cena wywoławcza. 250. Ile? 250. 250 hodowca sam wykupuje, więc chyba warto. Jest gołąb wartościowy. Jest 200 ile? 260. 260. 270. 270 Łukasz. Mamy 270, panowie. Słuchajcie, no gołąb sam przez siebie mówi, po jakich rodzicach jest. No same superlatywy lotowe. Proszę, 300. 300. 300. 310. Kto da, panie Krzysztofie, 310, bardzo ładnie. Kto da więcej? Kto da więcej, panowie? 310. Nie widzę podnoszonych, to 310 po raz pierwszy. 310 po raz pierwszy. 310 po raz drugi. Jaś mnie oszukał, to dam się. 320, proszę. 350. No i dobrze, nie ma co się licytować, czas to pieniądz. 350 po raz pierwszy, 350 po raz drugi. I sprzedamy. Sprzedamy. 350. Gratuluję. Teraz przystąpimy do licytacji gołąbka z mistrzowskiej hodowli w kategorii C. Romaniuka Andrzeja. Jest to gołąb wywodzący się głównie z gołębi od Krzysztofa Mazepy i z Jansena. 110 cena wywoławcza. Jest to ta samiczka. 110 cena wywoławcza. Kto jest 110? Kto da więcej? 200 mamy, proszę. Mamy 200. 250. 300. Pan ile? 350 tam mamy, proszę bardzo. Ile? 400. 450. 550. 600. 600 już mamy. Już mamy 600. Kto tam jak? 600, panowie. Widzę, czyżby... 650, proszę bardzo. Nie dadzą mi nawet powiedzieć 650 po raz pierwszy. Nie? Widzę. 600. 700 już mamy, proszę bardzo, jak ładnie. 700 po raz pierwszy, 700 po raz drugi i panowie, będę przystępował do sprzedania gołąbka. Czyli zakończam licytację, 700 po raz trzeci, gratuluję. Kolejnym gołębiem jest gołąb pochodzący również z mistrzowskiej hodowli. Zbigniew Oleksiak. Nie muszę go przedstawiać, bo wszyscy na pewno znają byłych, czy tam nawet aktualnych mistrzów Polski w kategorii GMP. Jest to tam pan Zbigniew Oleksiak. Gołąb pochodzi, no jest tutaj napisane Vandenabele Oleksiak z linii Miss i Arden Oleksiak. Dobra, Szali. Słuchajcie, nie ma co Zbyszka Oleksiaka gołębi zachwalać. Chyba tą hodowlę zna. Ja daję 120 zł od razu. 120 mamy już od razu. 120. Kto da więcej? 120 mamy za gołąbka Zbigniewa Oleksiaka. Słucham, nie? Ja się nie odważam. Ale ja do ciebie nic nie powiem. 120, żeby nie było, że 120, zaraz... 120, nie. 120. Nie, no, 120 po raz pierwszy. Ja tak, 120 po raz pierwszy. Patrzę, czy jest więcej. 120 po raz drugi. Proszę, 130. Nie widzę. Jest 130. 130 po raz pierwszy. Panowie. 130 po raz pierwszy. Nie widzę. 130 po raz drugi. 140. 140 po raz pierwszy. 150.
160. 160 już mamy, proszę jak pani. 170. 170. 170 po raz pierwszy, panowie. 170, tylko. Jest? 180 mamy, proszę bardzo. 180 po raz pierwszy. 180 po raz pierwszy. 180 po raz drugi. 200. 200. 200 po raz pierwszy. 200 po raz drugi. Nie widzę, nie widzę chętnych. 210. 210. 250. Proszę bardzo. 250. 250 po raz pierwszy. 250 po raz drugi. My nie chcę go przebić, bo się czyli ściemnia. Co? Czyli nikt? 250 po raz trzeci. Brawo. Słuchajcie, teraz mamy gołębia od braci Baranowskich. Tak, tutaj Darek tego gołębia przywoził, on zapomniał rodowodu. Mamy ten rodowód, że tak powiem, na mailu, na telefonie, ja tylko spisałem, że to jest ojciec, to jest gołąb rozpłodowy, to jest 100% Derausa blond, a samica jest wnuczka Beckhama, samica rozpłodowa, oryginał Werkamen. 110 cena wywoławcza. 200 już jest, super. Kto dał 200? Nieważne, ktoś dał. 200 zł. Czy da ktoś więcej? Kto dał 210? Jest 210. Brawo. 250. 250, kto da 300? 300 Darek. Jest Darek 300, dobrze. A, to czyli wie co kupuje. Na pewno. Trzeba go przebić. Zobacz, jak pokryją mu po cichu 300. Specjalnie rodowodu nie przysłał. Tak, po cichu. Jeszcze po cichu powiedział 300, żeby to nie było widać, że to on. A, to cwania. Darek było zagadać, to bym tego nie roztrąbił, nie? No. A nie chciałeś zagadać, to roztrąbiliśmy. Tak więc prezes daje 300, ale gdzie wiadomo, że jest bardzo dobrych relacjach koleżeńskich właśnie z braćmi Baranowskimi, tak więc. Więc wiadomo, wiedział tak co przywozi. 300 po raz pierwszy. 310. 310 mamy. 310. 310 po raz pierwszy. 310 po raz drugi. Nie widzę, nie widzę. 300 po raz... 350 Darek. 350. 350 po raz pierwszy. 350 po raz drugi. I słuchajcie, przystępuję do sprzedania. 350 po raz trzeci. Gołąb sprzedany. Co tu mamy? Czecha mamy. Czecha, tu mamy od spółki Kubicki gołąb. I to jest Skowron Władysław. Gołąb lotowany. Ma tylko uszkodzone skrzydło i dlatego trafił tutaj u nas na aukcję. 110 zł. Chyba hodowli Kubickich też nie trzeba przedstawiać zbyt długo. Każdy wie. 110. Kto dał 120? Jest 120. 150. 150. 150, kto da więcej? 150 po raz pierwszy. 200, jest 200, kolega. Tutaj 200 dał, super. 200 po raz pierwszy. Ja was przepraszam, ale będę musiał niestety coraz szybciej to mówić, bo to się przeciąga, więc jak ktoś chce kupować, niech kupuje 200 po raz drugi, po prostu. Nie ma co przeciągać. Czy ktoś da więcej? Sprzedany za 200, gratulacje. Gołąb od Jerzego Koźlika. Czerwony Jansen, gołąb rozpłodowy. Z 9 roku. 110 zł. Jest 110. Jest 120, 150, 160, 170, 200, 210, 250, 260, 260 po raz pierwszy, 270, 280. Ile mamy? 280? 290, 300. 300, wow. 300 po raz pierwszy. 300 po raz drugi.
Ktoś licytuje? Jest. 310. Dobrze. 320. Patrzę. 320. Kto da więcej? Kto da więcej? 320. 320 po raz drugi. 320. 30. 330. 340. 340. 340 po raz pierwszy. 340 po raz drugi. Rozglądam się. 350. 360. Dobra. 360 po raz pierwszy. 360 po raz drugi. 360 po raz drugi. 370. 380. Słuchajcie, ja tak powiem, stare dziadki, patrzcie, jak dwóch młodych licytuje. Dobrze, ale młode wilki, ale będą kopać. Jak na Kowaju podobno. 380. 390. 400. 400. 410. 420. 430. 440. 450. 460. 470. 480. 490. 500. Jedziemy, dobra, kolega. 500, 500 po raz pierwszy. Słuchajcie, taki młody hodowca, muszę ciężko pracować do takiego gołębia. Dokładnie, 500 po raz drugi, sprzedaję go, 500 po raz trzeci. Sprzedaję, gratulacje. Dobrze, następnym gołąbkiem już jest przedstawiany kolega Romaniuk Andrzej, którego przedstawił gołębia z gołębi oryginalnych od Krzysztofa Mazepy oraz z drugiej strony 100% Janseny. 110 cena wywoławcza. Kto daje? Samczyk niebieski jeszcze zapomniałem dodać. 110. Jest ile? A 120. 120 już tutaj mamy. Kto da więcej? Czekaj, Darek ile? Darek dał 200. 200 Darek. Darek, brawo. 300. Zaczynamy. Następna widzę będzie ten 300. Jak tam? 300. O, 400. 400. Proszę o stówkę się bije, po stówce, fajnie. 400. 400, 400. Mam 450. 470 po raz drugi. To co? Sprzedamy. Sprzedajemy. Po raz trzeci. Sprzedany, gratuluję. Słuchajcie, tutaj mamy teraz gołębia od kolegi Foxa. To jest oryginalny Erhard Panke. I to jest 100% Stenberger. 110 cena wywoławcza. 200. 210. 300. Kto da 500? 500. 500 po raz pierwszy. 550. Warto tego gołębia kupić, naprawdę. 550 po raz pierwszy. 550 po raz drugi. Słuchajcie, kto chce, niech się decyduje, by go sprzedał. No, 550. Tak, 550. Co nadmienię, gdzie ten gołąb naprawdę został przekazany. Słuchajcie. Gdzie kosztował wiele droższe pieniądze. Słuchajcie, tutaj od strony matki to jest napisane 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 8, 9, 9. ETC. A dziadkiem gołębia są ojca jest Tornado. 31 pierwszy konkurs. Dobrze. Dziesiątce, przepraszam. Czyli ile tam napiliśmy? Słucham? Ile? 550. 550. Ja przystąpię do... Dobrze, kolejnym gołąbkiem jest również gołąbek z hodowli z okręgu Lublin. Duet Osek Stanisław Robert Bylina. Gołąb pochodzący, jak wszyscy wiedzą, że ten duet posiada gołębie głównie Van Dirki. I to jest taki gołąbek pochodzący z gołębi Van Dirk. Cena wywoławcza 110 zł. Kto da więcej? To jest Stasiowska. Jeszcze, jak? 110? 120? 120? 130? 130? 140? Znowu 150? 200? Brawo, jak podoba mi się. 210? Patrzcie, jak młodzi się przelicytują. Bardzo dobrze, bo do młodych przyszłość należy. 210? 210 tutaj. Czy ktoś dołączy? 210 po raz pierwszy, 210 po raz drugi, 220. 220 mamy, proszę. 230. Super, jak kolega? Włącza się dalej? No tylko raz? Zalicytował kolega? No nie podpuszczam, nie? No, 200, ile mamy? 250. 250, proszę, jaka odważna decyzja. Koniec, kolega, tutaj. 250 po raz pierwszy.
250 po raz drugi. Pytam, patrzę, nie widzę, gołąb sprzedany, 250 po raz trzeci. Gratuluję. Gratulacje. Teraz mamy gołębie, gołębia od kolegi Tomasza Wójtowicza. Wywodzą się z jednej i z drugiej strony z gołębi Mariusza Sztubera. Także 110 cena wywoławcza. Czekam. Czy ktoś da 110 zł za czerwonego samczyka? Powiem 110 tak, zł. Powiem tak, te gołębie wywodzą się z tych gołębi akurat najtwardszych, jednych z najtwardszych u właśnie kolegi Sztubera, gdzie w ciężkich lotach charyzmatycznych pod wiatr siadają u nas w czubie. Tak więc zapraszam do zakupu. 110. Kto da 110 zł? 110. Czekamy, patrzymy. 110. Kto da 110 zł? Nie widzę. Jest 110, brawo. Jest 110, 110. Kto za 120? 120. Ja, koledzy? Tamten koniec nie widzę, nie widzę, nie widzę. Kto da 120? Jest 150, proszę, 150 prezes. Kto da 150? Zawsze można liczyć. Kto da 150? Panowie. 150, 150 po raz pierwszy. 150 po raz drugi. Nie widzę. Sprzedajemy. Sprzedajemy prezesowi Kazikowi. Tak, gratulacje prezesie. Gratuluję. Słuchajcie, teraz mam gołębia od Daniela Chmielowskiego. Prowadzi portal, gdzie przez internet można kupić wszystkie produkty. Szczególnie z Belgii, z Niemiec, więc ma dobry dostęp do gołębi. I to jest gołąb. Od strony ojca to jest Kopman Van Dijk, a od strony matki to jest Kopman Van Loo. Cena wywoławcza 110 zł. Kto da 110 zł? Jak nikt nie chce dać, to ja dam 110 zł. Trudno jest powiedzieć, no to jest młody gołąb z tego roku. A też nie, że... 120, proszę. 120. 120 po raz pierwszy. 120 po raz drugi. Daję ja sam 130. 130 po raz pierwszy. 140. 140 po raz pierwszy. Nie będę już przebijał. 140 po raz drugi. Sprzedam tego gołębia. 150. 150 po raz pierwszy. 150 po raz drugi. Rozglądam się po sali. 160. 160. 160 po raz pierwszy. 160 po raz drugi. Ktoś coś da, przebija? Czy nie? Sprzedamy za... Ma? 170. 170 po raz pierwszy. 180. 180 po raz pierwszy. Słuchaj, widzę, że bije dwóch hodowców. 180 po raz pierwszy. Dajesz więcej? Sprzedamy, dziękuję. 180. Teraz mamy gołębia od Jurka Koźlika. To jest młoda samiczka z tego roku. I ojciec to jest Flor Verwoerd, matka Kopman. I pisze tutaj, super samica rozpłodowa, wydała wiele dobrych klopników. Pokażmy ten rodowód. No, i to jest 110 zł. 110. 120. 120. 130 Tomczo w końcu się odważył, podniósł tą rękę. Myślałem, że mu zdrętwiała. 150. 150 jest. Ja daję. A, 160 powinien być.
Ile? 200. 200. 200. No. 200. 250 po raz drugi. Ja daję 260. 300. Jest 300. 300 jest tutaj, bo... 310. 310. Ja daję. No to mów, że 310. 310. 330. 30. Super. 330. Popatrz jeszcze dobrze. No patrz. Słuchaj, jakbym był tak bogaty jak ty, to bym go kupił za 500. Nie, no nie będę tutaj, wiesz, akurat myślę, zobaczymy, czy ktoś się więcej odezwa. Jeszcze mam czas, bo sam je oprowadzę, nie? Akcję, tak więc zobaczymy. No 330, ktoś daje więcej? 330 po raz pierwszy. 330 po raz drugi. Ktoś daje? Ostatni raz się rozglądam po sali, czy ktoś daje więcej? Nikt nie daje. Sprzedajemy. Sprzedany. 330. Gratuluję. Teraz mamy od spółki hodowlanej Zborowski, gołębia. Od strony ojca i matki to jest Jerzy Kortyk. Dobrze, mamy 700-800 największe kwoty. Czy gołąbka, którego przeznaczymy tutaj, poddamy teraz licytacji, jest to gołąb z hodowli Antoni Józef Żyłka, pochodzący z gołębi Szelens z jednej strony i Szelens Heine. 110 wywoławcza cena, kto da 110 zł? Kto da 110 zł? Jest 110 zł. Kto da 120? Kto da 120? Jest Andrzej, który da... 200! 200! 200 mamy. Kto da 250? Czy kto da... Ktoś da 250? Nie, ten... Ja dam 250. O! Brawo! A co? A co? No jak ostatniego, to ostatniego, nie? No, tak więc ja daję 250. No, Norbert, możesz zakończać. Co ja? Zakończać? A zakończaj. Bo... Nie wiem, może słuchajcie, no może... Co, może ty dasz 300? Może dam. No nie żartuj, nie? No na koniec. Jest tam. Jest 300. Jest 300. Jest 300, patrz. Który to? Czekaj. Dobrze, jest, mamy go, 300. 300 po raz pierwszy, słuchajcie. No to ty. Jest dzisiaj niedziela, chcemy jechać do domu, trzeba jeszcze gołębie odebrać. Nie, no tak. 300 po raz drugi. 300 po raz drugi, a ja dam... A co, czekaj, to jest samie czy... Nieważne, słuchaj, na pewno coś znajdziesz jakąś parę. Dobra, to dam 310. No. Ja dam 310. 310 po raz drugi. Tak. 310 po raz drugi. No to sprzedam ci tego gołębia. Dzięki. Chyba. Dzięki, udało mi się na koniec. No. No super. Także dziękuję. I to był ostatni gołąb. I co? Dziękuję wszystkim za licytację. Bardzo dziękujemy serdecznie. Super, fajnie się z wami współpracowało. A licytację prowadzili Norbert Zając i Mariusz Wituch. Dzięki. Ale słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. A mianowicie taką chciałem na forum tutaj podziękować kolegom, między innymi Arkowi Bittnerowi za to, że wysłał dwa gołębie, ale nie tylko też za to, bo jak mu powiedziałem, że jest akcja, że zbieramy pieniążki na hospicjum, to powiedział do mnie, że dziękuję, że my żeśmy go wybrali. Tak czołowy hodowca podchodzi tak do sprawy i był, że tak powiem, bardzo zaskoczony, że chcieliśmy po prostu od niego gołębie i z miłą chęcią przekazał. Także też dziękuję również Marcinowi Kampinosowi, który się zaangażował to osobiście i załatwiał gołębie, pomagając mi i Zbychowi Dykowi. Wszystkim dziękuję oczywiście też, którzy przekazali gołębie i którzy licytowali, bo oczywiście nie dałoby się zbierać pieniędzy bez hodowców, którzy by nie kupili tych gołąbków. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję.